Oh damn, moi drodzy, ale będzie dzisiaj przygoda przed nami. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Siemaneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, jestem Cyber, to jest kolejny materiał na moim kanale i gramy dzisiaj Minecraft Wieścraft, czyli najbardziej nosata seria na polskim YouTubie z Minecrafta. Przygotowałem się troszeczkę, pograłem, poszykowałem przedmioty, słuchajcie, ale zanim to, pamiętaj o zostawieniu łapy i suba. Chcę pokazać Wam, bo odkryłem w końcu, jak powiedziałem, myślałem, że dwa takie będę potrzebował, glidery, ale generalnie w tym momencie mogę sobie, to się nazywa chyba nie tyle co latać, co po prostu zlatywać. No i poszykowałem sobie itemsy, słuchajcie, specjalnie na dzisiejszy odcinek, żeby być gotowym, żeby jak najwięcej naczaskać nam przeciwników i tak dalej. Przerąbane po prostu. Okej, let's go, moi drodzy. No i co mogę powiedzieć? To było w tą stronę, więc lecimy sobie w tą stronkę. Ja w międzyczasie troszeczkę miałem zatargów z wężami w dalszym ciągu. Nie wiem, kurde, co one ode mnie chcą. Może to jest kwestia, że z tymi wężami walczyłem w jaskiniach jakieś tam parę odcinków temu, słuchajcie. Was oczywiście tutaj upominał o zostanie łapy i suba, jak odcinek wam się podoba i chcecie więcej odcinków z serii Wieścraft, moi drodzy. Bo ja będę je robił bardzo chętnie. I więc się bym sobie w ogóle sprawdził taką rzecz, że ja bym sobie tak w sumie poleciał, kurczę, bo skoro możemy już szybować i to nam dosyć mocno tutaj, że tak powiem, usprawni pogrzemieszczanie się, to czemu by nie korzystać, słuchajcie, z naszej paralotni? Mamy oczywiście, jak widzicie, na ekranie użycia tego, czyli to nie jest takie, że ja sobie polecę i kurde, w nieskończoność mogę sobie lecieć, bo oczywiście, stając chyba w miejscu, będę tak, to zapełniał dużo szybciej, niżeli biegnąc. Mam też łuk, do którego nie mam strzał i mam też, słuchajcie, pięści, które są po prostu przekozacką rzeczą. Nie wiem, czy one są z Minecraft Dungeons, prawdopodobnie, bo znalazłem też sztylety, które niestety mi się skończyły, a były póki co chyba najlepszą bronią, jaką miałem. Nie wiem, kurde. Mam przynajmniej takie wrażenie. No i za tym malowniczym lasem, już tuż za nim, będzie pierwszy mansion, jakie zwiedzimy, słuchajcie. Mam tylko nadzieję, że damy radę sobie ze wszystkim, co się w nim znajdzie. Chciałbym pozyskać oczywiście skrzynki, ale najważniejszą rzeczą, którą staram się zdobyć dzisiaj, słuchajcie, jest reputacja, bo chciałbym w końcu móc wejść w handlować z villagerami, ponieważ wiem, że mi się to przyda. A druga sprawa, pytanie moje jest takie, czy ja mogę jakoś sobie strzały tutaj łatwo skraftować? Jest ten Fletcher, no i są te automaty, no ale kurde, no handel z villagerami to jest jedyna opcja, a potrzebuję naprawdę dużo strzał. W ogóle dalej nie wiem, kurde, jak widzieć ten drugi poziom kombatu i trzeci poziom kombatu. Mam bardzo fajne miecze, słuchajcie, więc jakbyście mi powiedzieli, jak to zrobić, to bym mógł się naprawdę na kolejne odcinki dozbroić tak na mega mistrza po prostu. Ale mamy, słuchajcie, mamy pierwszą tutaj z twierdzą, którą sobie spotkałem. Jest to ziemia niczyja. Z tego, co widziałem, są tutaj różnego rodzaju szkielety i różnego rodzaju nowe moby, których jeszcze wcześniej nie spotykałem, także jesteśmy na Battlefield. Zaraz jest ziemia niczyja koło tego. Więc ja sobie, słuchajcie, biorę moje pięści do ręki. Problem jest taki, że nie wziąłem ze sobą pochodni. Okej, wygląda to, jakby nic tutaj nie było. Okej, jest gul tutaj jakiś. Siema. Okej. Już pewnie wiecie, dlaczego lubię te pięści. No są po prostu przemasakryczne. Dobra, lecą na mnie jakieś dziwne endermany. No ja już widzę po prostu, że to jest jakiś enderman. Chodź tu do światła, cwaniaczku. Czemu to miauczy? Wy ty fyj zdat po prostu. Biegamy sobie więc na pierterko. Dzień dobry, ja słyszałem tutaj panów. Ja muszę was jak najwięcej, kurde, porobić, bo ja teraz, kurde, wbijam te punkty reputacji i bardzo szybko bym chciał, że tak powiem, do villagerskiej wspólnoty dołączyć. Okej, jakiś kucharz mnie, kurde, zaatakował. Guards will be neutral to you. Nice! Mamy pierwszy, słuchajcie, stopień neutralności wobec villagerów. Zarąbiście w takim razie. Teraz możemy wbijać tylko i wyłącznie wyższy stopień, bo dzięki temu będziemy dużo lepsze oferty dostawać i dużo więcej rzeczy móc robić z villagerami. Dobra, zrespiłeś mi tych ciulów. Nie dropisz to temu? O kurde, bele, ja myślałem, że oni totemy dropią tutaj nadal. Dobra, muszę cię uderzyć. Nie udało mi się niestety, wy chyba nie jesteście podpalarni. Okej. Najważniejsze jest to, żeby uderzać dwoma przyciskami, słuchajcie, bo najpierw uderzam jedną pięścią, później drugą i dwa razy mogę zadać obrażenia, co jest naprawdę super, bo sama prędkość ataku jest podwójna praktycznie w porównaniu do takiego miecza. Dobra, olewam na razie tych ziomeczków, lecę sobie do przodu. Chciałem w ogóle zdobyć totemy z tej twierdzy, bo myślałem, że kurde, totemy przydadzą mi się do eksplorowania tamtej większej posiadłości. No a z tego, co widzę, no niestety, kurde, prawdopodobnie moje nadzieje poszły się walić, z racji, że one kompletnie nie dropią totemów. Dobra, w końcu widzę przeciwników w jakiejś większej ilości. Okej, jest tu coś dziwnego, dobra, z tym już walczyłem. To nie jest aż takie mocne, jakby się wydawało, na szczęście. O kurde, bele, dawaj, cwaniaczku. Ja cię tutaj pięściami pięknie, ładnie rozpykam. Dobrze, mamy tą kurde geodę z niego. Albo raczej kryształ. Dobra, jest kolejny pan czarodziej. Panie czarodzieju, ale ja proszę pana normalnie tutaj o wypierdzielanie. O! Dobra, na szczęście dobrze się dozbroiłem na tą wyprawę. Nie ma to tamto, dobra, cyk. Jeszcze jeden hit, no i pięknie, kurde. Niestety żadnych ciekawych dropów nie ma z was. I póki co muszę uciekać, bo te kurde bele latające gnojstwa będą mnie gonić. Okej, mamy ważne miejsce, to jest kurde ring do walk, co to jest?
Wilkołak, dobra, to się nie muszę tobą przejmować absolutnie, bo ty raczej nie wyjdziesz stamtąd. Ja se muszę, słuchajcie, wejść na wyższe piętro, bo tutaj można zdobyć koksa, z tego co wiem. A, tutaj był spadek, dobra. Jest tu skrzynka, jest skrzyneczka i mamy w niej... O, kurde, jakiś hełmik, dobra, bierę. Kusza! Firebolt Thrower! Holy man. Dobra, mana i jakiś cloak mamy, który nie wiem, czy mogę... Okej, okay, daj mi niewidzialność, także dobra, to walić na razie. I to jest chyba wszystko, co ja tutaj zebrałem. Złota nie bierę, bo złota mam dużo po poprzednim odcinku. Czyli rozumiem, że to jest tyle, tak? To jest wszystko, co mogło mi te mansion zaoferować. Jest jeszcze jedna skrzyneczka, okej. Okay. Go... Dobra, mogę sobie to wziąć. Te nie wiem, czy będę mógł wystrzeliwać łukiem, szczerze mówiąc. Mamy, kurde, bele Dark Katanę, której używać nie mogę. I Boots of Sweetness, czyli kolejny przedmiot z Minecraft Dungeons. Mogę tutaj wejść w każdym razie. Dobra, dacie mi strzały. To jest coś, czego potrzebuję, bo brakuje mi ich do akurat łuku mojego. A ten łuk całkiem sporo bije. Dobra, niszczymy spawner. Swoją drogą, nie ogarnąłem informacji żadnych, słuchajcie. Czy respiąc ich po prostu najnormalniej w świecie... Okej, złoto dawaj. Czy respiąc ich najnormalniej w świecie przy użyciu spawnerów, czy ja nabijam punkty reputacji? Nigdzie tego znaleźć nie mogłem, więc możecie mi napisać, jeśli to wiecie. Dobra, strzały jeszcze są. Pięknie, łuk mnie przyspieszył. Kolejny spawner rozwalamy. No i pięknie, dwa spawnery rozwalone. Do not use in the creative mode, ok. Co to robi? Aha, to jest po prostu sobie takie, że mogę sobie to napchać itemami. Czyli inaczej mówiąc, useless prawdopodobnie. Więc tutaj tak naprawdę nic więcej nie znajdziemy. Chciałem użyć paralotni. Okej, okay, słuchajcie, odnalazłem coś takiego. Mam te Spirit Orby przy sobie i przy tym, z tego co widzę, mogę to... What? Czekaj, moja stamina się podniosła? Co? Czekaj, jak to działa? Czy ja, aby teraz w tym momencie... Dobra, combat nie mogę, ale to wygląda w ogóle... Jakby, nie wiem, przyspieszyło mi cooldown na coś. Moje pytanie brzmi, czy to w ten sposób się na przykład nie odblokowuje, słuchajcie, combat poziom drugi? Okej, słuchajcie, namierzyłem jednego. O, zwiadowca, kurde. O! Co mnie? Jezus Maria, no! Dajcie mi spokój! Pyk! Dobrze, wody jest pełno, więc nie podpaliłem nic na szczęście. Biorę pięści. I kurde, bele, szybko się rozprawiamy z cwaniaczkiem. Słyszałem naciąganie. Gdzieś tu musi być drugi. Jest, kurde, bele, najgorzej. Miasto dopiero jest, słuchajcie, po drugiej stronie, ale zwiady już są, kurde. Więc trzeba ich jak najszybciej stąd wykosić. Okej, problem jest taki, że krzaki mnie blokują. Obozowisko! To wszystko wyjaśnia, kurde, bele. Dobra, muszę im naciupać, bo będę musiał się tu przespać. Dobra, na szczęście moje pięści są na tyle szybkie w biciu, że mogę, kurde, ich zaspamować czasami, że nawet nie podejdą do mnie. Bardzo dobrze. Dobra, jemy. What are you doing? What are you, normalnie? Jakieś duchy, kurde, bele, tutaj z bagien mnie atakują. Fok. Dobra, teraz przechodzę tutaj, pięknie. Pyk. A masz, typie, kurde, bele. Pięknie, kolejny rozwalony. Pytanie moje, czy mogę się przespać na przykład teraz spokojnie? Dobra, mogę się przespać. Okej, nareszcie opuściłem, kurde, teren nieprzychylny mi. Mam nadzieję, że tutaj znajdę jakieś hajbele, bo nie wziąłem sobie za dużo... What are you? What are you? Czym ty byłeś? Ja się cieszę, że to szybko rozwaliłem. Okej, moi drodzy, więc wkraczamy ostatecznie już na ten teren, o którym wam wspominałem. Musimy przejść tylko i wyłącznie ostatnie, kurde, bele bagna, które się tutaj znajdują. Musimy uważać na te węże, które mnie od pleców próbują ukąsić w każdej chwili. I to jest już tutaj. To jest kolejny battlefield, z tego co mi się zdaje. To jest kolejne pole walki tak naprawdę. I to wygląda jak wielkie miasto pillagerów. Więc tam może być jakiś, słuchajcie, boss. Ja myślę, że warto by było dzisiaj im naklepać. Mam 14 co prawda strzał plus parę ametystowych. No ale co, ja myślę, że spróbujemy sobie swoich sił na polach walki oczywiście. I zaczynamy, kurcze blade. Z tego co widzę, mamy jakiś dziwny altarę tutaj najpierw. Mamy też Endermana, który mnie atakuje. Który nie wiem czemu się mnie akurat uczepił. Okej, okay, taktyczna strzała. Dobra, strzelam oczywiście w przeciwników, podpalamy ich czym prędzej. Dzięki temu, że mamy bardzo fajną kuszę. Musimy na tego Endermana uważać, dobra. Szybkie rozwalenie, kurde bele, pierwszej linii, że tak powiem. Oj, od liści nie mogę się odbijać. Są tutaj jakieś dziwne pszczółko ludzie. Ja nie wiem, co to jest, kurde, kompletnie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie spotkałem. Czy to mnie będzie atakować? Nie wiem kompletnie. To wygląda jak jakieś wiśniowe, kurde, drzewa. I to jest dopiero, słuchajcie, początek wszystkiego, bo tak naprawdę dopiero wchodzimy na ten teren, o którym wam mówiłem. Jesteś niewarty swojego respektu? Czy ja straciłem właśnie punkt respektu u villagerów tak naprawdę przez to, co zrobiłem? Nie wiem. Czy to jest... Okej, okay, mogę to na piecu położyć. Cześć, przyjaciółko.
Jak ja to rozwalę, tak, będziesz na mnie zła, okej. Ale ja chcę tylko zobaczyć, co to jest tak naprawdę. Droga przyjaciółko, ja bym bardzo nie chciał was tutaj rozzłaszczać wszystkich. Ale nie wiem, co to jest za miód, kurde bele. I chciałbym się tego dowiedzieć, nie? Dobra, to się rozwala jakoś. I z tego, co widzę, to się rozwala bardzo powoli. Ja muszę to wiele razy, okej. I to jest... Magical Honey Comb? Okej, tego zjeść nie mogę. Obstawiam, że to się przyda na później, więc wezmę sobie to tutaj oczywiście. Dobra, że tak powiem, teraz musimy mieć pełne skupienie. Bo różni przeciwnicy mogą nadchodzić z różnych stron. Z tego, co widzę, są tutaj... Boże, jak wy się nazywacie? Nie wiem, kurczę, blada, ale wy jesteście z tego, co wiem, nie wrodzy, bo już jednych takich spotkałem. Ale o nich to tam mniejsze. Zapisujemy sobie jeszcze jeden point. Mamy tutaj w ogóle możliwość wymiany na esencję czegoś. Okej, nie mam tego czegoś, więc tego nie będę wymieniał. Ale podchodzimy, słuchajcie, podchodzimy. To w ogóle są jeszcze budynki villagerów. Ale tutaj za murem, pomimo tych wielkich lagów, które już się zaczynają, znajduje się wielka osada pillagerów. Ja już widzę na mapie, słuchajcie, że jest ich tutaj pełno. Więc ja tylko bym tak najpierw zerknął. Kurde, patrząc na to w ten sposób, no masakra, nie? Dobra, podpalamy. Ja przemknę się bokiem, wiecie, poszukam skrzynek tak naprawdę. Bo one przede wszystkim mnie tutaj interesują. Z tego co wiem, są tutaj różne, kurde, ich klasy. Więc trzeba będzie uważać na nich, okej. Najpierw bym zdjął tych z kuszami w sumie. Na szczęście mogę się tutaj ładnie bronić, okej. Wy mi tutaj chyba raczej nie wejdziecie, co? Nie ma tutaj takich, mam przynajmniej nadzieję, są tutaj schody, okej. Tam są w ogóle jakieś maszyny, kurcze blade, w których są klatki. Dobra, respekt u villagerów z powrotem zyskałem, pięknie. Muszę zniszczyć wszystkie takie jednostki, które będą w stanie mi zagrozić po zejściu na dół. Cyk, pięknie, ty się spalisz. Dobra. Dobra, mamy strażników jakiś, chociaż to wygląda bardziej jak maszyna... Kurczę, blady do ataku, więc nie rozumiem. Nie wiem, jaki jest lore tego miejsca, słuchajcie. Bo to wygląda jak maszyna oblężnicza, szczerze mówiąc, która wyłamała w tym miejscu mury. Nie wiem, czy tak nie jest właśnie. Bo tak może być w sumie. Dobra, nie wiem, czemu też moje ataki się odbijają. Czy one wszystkie mają torsy na sobie? I widzę, że tutaj jest ich spawner, kurczę, więc będę musiał tutaj, słuchajcie, wejść. Dobra, ty jesteś mocniejszy. Dobra, pięknie. Jeszcze jeden mi pomógł przy okazji. Dobra, panie, ciebie tutaj rozwalę. Wchodzimy tutaj, kurde, bokiem. Wchodzimy, kurde, bokiem, ale że nic nie wybuchnie, żeby nie aktywować czasami TNT. Dobra. Gdzie są, kurcze, te do zniszczenia? To najpierw wyjmę sobie, co jest tutaj w skrzyniach. Tutaj mamy strzał dużo. Okej, bierę. Po prostu każdy zapas się przyda. Muszę się rozglądać, czy czasami jakiś wielki boss mi nie wylatuje, słuchajcie, bo nie wiem naprawdę, czego się spodziewać po tym miejscu. I tutaj może być dosłownie wszystko. Nie sprawdzałem tego dungeonu specjalnie, żeby zostawić sobie go na odcinek. Dobra. Tu widzę jakiegoś wampira, ale ty mną się nie przejmujesz w ogóle. Jestem obstrzeliwany z murów, okej. Nie wiem, czy faktycznie headshoty się bardziej nie opłacają w moim wypadku. Dobra, kurde, panie. Powolutku, powolutku i do celu, słuchajcie. Żeby się nie wrzucić w ich większą grupę, nie? Okej, mam wrażenie, że coś biegnie do mnie. Jesus, ile tutaj dźwięków jest różnych. Oni kopią wejście do mnie! O nie, oni tutaj chcą wejść do mnie. Dobra, diamenty. Ale kozak, te miejsca są naprawdę OP. Wypierdzielaj, chopie. Dobra, butelki expa. Więcej steków. 27 steków, pog. Zostałem z każdej strony otoczony, nie? A najgorsze jest to, że oni mogą kopać tak samo jak ja. Dobra. Ciomeczek, kurczę, wzmocniony. Na szczęście nie jest aż tak silny. Dobra. Dźwięki kopania z każdej strony, nie? Dobra, multishot nie będzie aż tyle przewagi mi dawał. Cześć, świniaczku, dzień dobry. Dobra, pięknie, jeden mniej. Dobra, jest tutaj wielki pomnik totemu. Obstawiam, że to może być jakieś ważne miejsce dla nich. Tam jest jakiś bębnowy villager, okej. Bębnowy villager. Coś na mnie idzie, z tego co widziałem. Dobra, muszę to obstrzelić. Nie wiem, co na mnie idzie, słuchajcie. Ale coś definitywnie mnie oślepiło. Dobra, jest jakiś zombiak dziwny. Na szczęście bez większej siły on jest. On tylko wygląda na takiego silnego, kurczę, nie? Dobra, gorzej, dostałem efekt nażia. Z tej strony jestem obstrzeliwany, okej. Najważniejszy i tak z dzisiejszej wyprawy jest to, że zdobywam punkty honoru, słuchajcie, które pozwolą mi handlować z villagerami. To jest rzecz najważniejsza dla mnie w tej chwili przynajmniej, na którą mi najbardziej zależało jakoś tak ze wszystkiego. Tak, żeby, kurczę, w razie czego móc
już sobie z villagerów korzystać, bo one będą bardzo mi potrzebne do pomocy. Jak i same golemy, które... Okej, czyli to mnie zatruwa cały czas. W porządku, wiem w jaką roślinę nie wchodzić. I wiem, że mam strzał na tyle, żeby już zaszarżować tutaj zaraz największe ich posterunki. Trzecia sprawa, mamy tutaj dużo expa i dużo jedzenia. Dobra, ktoś niszczy za mną ścianę. Chodząca plaga, w porządku. Niechaj cię plaga, że tak powiem, pokonam. Straddle jump. Nie wiem, kurde. Wiem natomiast, że poczyściłem cały teren dookoła i tam jest główny budynek prawdopodobnie z całej tej wioski. Jednak, najpierw i tak bym wszedł tutaj, żeby zobaczyć, czy nie ma tutaj jakichś bogatych skrzynek w coś. Wygląda to jak, kurde, beletotem, więc obstawiam, że tutaj coś będzie. I już widzę, że coś... Oh, damn! Nie, no to ja już wiem, co będę w drugiej ręce nosił. Dobra, muszę poczyścić ekwipunek. Nie, no ja się totalnie, słuchajcie, w tym momencie obłowiłem tutaj, jeśli o to chodzi. Tutaj mamy jakąś historię z tego, co wiem, ale mnie to rybka wsio. Tutaj możemy się przespać. I to jest chyba tyle z tego, chociaż tu wygląda dosyć podejrzanie ten blok jeden. Okej, czy coś tutaj jest? Nie ma. Za to tam widzę skrzynki na pewno. Więc, robimy, słuchajcie, taktyczną rzecz. Z tego, co widzę, obozowisko zostało przeze mnie bardzo ładnie oczyszczone już. Więc, ja sobie, kurde, wezmę tak. Tam widzę jeszcze jednego ziomeczka z bębnami. Nie widzę tutaj za dużo przeciwników. Dobra, jest ich kilku. I atakuje mnie znowu jakieś gulopodobne coś. Mamy generała, kurde, jakiegoś. Okej. Ja nie wiem, co ja wywołałem, szczerze mówiąc. To wygląda jak baraki w tej chwili. Idzie ich tutaj naprawdę pełno. Dobra, szybkie strzały. Ja pierdyle, ja nie wiem, co tu się zadziało, słuchajcie, ale to wygląda, jakby naprawdę wszystkie zaczęły biec tutaj do tego budynku przed chwilą, nie? Nie wiem, czy to nie jest wybranie kolejnego takiego lidera na przykład, bo to wyglądało definitywnie jak jakiś generał czy coś tego rodzaju. Miał jedno oko i okej, jestem z tego, co widzę, atakowany przez wszystkich. Dobra, wiecie co? Taktyczne wzmocnienie. Bo nie mogę, kurde, bele przegrać tutaj. Nie chcę tutaj zginąć przypadkiem. Dobra. Jeszcze jedno jabłko. Holy damn, damn. Dzieje się źle. Dobra, mam za plecami ciebie. Ten jeden, kurde, bele, który mnie tutaj napastuje najmocniej. Dobra, zostałeś pokonany. Pięknie, ładnie. Czy ja mam drugi totem? Mam drugi totem. Moja zbroja jest w opłakanym stanie. Ja pierdyle. Ja nie sądziłem, że mi cokolwiek dzisiaj tutaj jakoś zagrozi, nie? A tutaj się takie rzeczy dzieją, że to jest po prostu masakra. Dobra, przekładamy sobie to tutaj. Być może, wiecie co, skorzystamy sobie teraz z łuku. Ja na pewno pokorzystamy z łuku, tak myślę sobie, że będzie o dobrą rzeczą. Musiałem zjeść koksa, tego to ja po prostu no, nie mogę uwierzyć, nie? Dobra, jest, kurde, ziomeczek. Dobra. Na szczęście speeda dostaje za każdym użyciem tego łuku. Podpalenie siadło, dobra. Pięknie. Zaraz bizon, kurde, padnie. Ja nie wiem, co tu się dzieje naprawdę. Jakby się ich respiło więcej, mam wrażenie. Dobra, tutaj są jakieś pod ziemią utknięte. Wami się nie przejmuje, póki się nie wykopiecie. Za to tutaj jest, kurde, bele, naprawdę masa ich, nie? Dobra. Muszę obstrzeliwać ich pozycję cały czas. Na szczęście giną po więcej niż jednym, nie? To jest moje szczęście, kurde, bela. Aczkolwiek to wygląda, jakby zaraz miała kolejna fala ich przyjść. Mi się wydaje, albo się zrespił właśnie tam jeden. Nie wiem, kurde. Dobra, niszczą ściany. Holy damn, iluzjoner. Iluzjoner. Dobra, iluzjonerem się nie skupiamy najpierw. Dobra, iluzjoner akurat jest, kurde, najmniejszym problemem, bo nasz tyle nie bije. I dosłownie jakbym zrespił jakiś specjalny rajd tutaj, słuchajcie. Patrząc po tym, że tam jest masa iladżerów i wszystkiego rodzaju tego. Ale kurde, możemy to obstrzeliwać! O, żuber idzie na mnie! Dobra, żuber, słuchaj. Ja to widzę tak. Ty padasz, a ja do ciebie nie podchodzę, rozumiesz? Dobra, podpalenie. Dajemy tak, żeby cały czas się palili, nie? Zaraz się powinno zrespić ostatnia fala z tego, co mi się wydaje. Dobra, żuber leży, super. Największy, najsilniejszy przeciwnik został przeze mnie rozwalony, nie? Szybka taktyczna strzała w środek, żeby się palili znowu. Pięknie, kolejne kile dla mnie. O, you have killed 50 Vindicators! O kurcze, dobrze!
Advancementiki porobione. Mamy lodowych czarodziei jakichś dziwnych. Okej. Dobra, zjem sobie rewka, słuchajcie, i podchodzimy tam jeszcze raz. To jest już wszystko, co powinno się zrespić, z tego co mi się wydaje. One w ogóle dalej biegną tam w górę. Ja obstrzeliwuję to w ten sposób. Okej, jakaś magia zaczęła mnie atakować. Nie wiem, co to robi dosłownie. Więc wolę, zanim się zbliżę, szczerze ubić ich większość chociaż. No powiem wam tak, tam jeszcze widzę pełno ich. Na szczęście nie są to aż takie mocne jednostki już, nie? Mamy za to tych specjalnych magów. Mamy tam masę itemów, które leżą. Nie wiem, skąd to się tam wzięło, ale okej. Zbliżamy się powolutku. Kolejny czarodziej jest, podpalamy tutaj tą okolicę. Gorzej, że tamci się w wodzie nie będą palić. Holy Dame, wciągło mnie! Wciągło mnie! O kurde, co się dzieje? Wypierdzielaj ode mnie, bo się z ciebie kurde bele śmieje. Ale na mnie kurde ruszyli. Ja pierdykam, ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Przez chwilę to było totalnie dziwne. Nie wiem czemu, ale ten czarodziej ma jakąś super moc, która wciąga wszystkich tutaj do środka. Dobra, refilek. Cyk! A masz kurde bele cwaniaczku, dobra, dropnął mi ten. Dropnął mi kurde totem, gorzej, że mi kurde bele kolejna część zbroi padła. Ale jesteśmy, to chyba wszystko, słuchajcie. Chyba zdobyliśmy ten dungeon, tak mi się to zdaje przynajmniej. Mogę przejrzeć ich kurde bele itemy, dobra, to se biorę. To nie ma nawet to tamto, śnieżki nie, lód nie. Dziękuję, totem kolejny, jak najbardziej, totem zamiast możemy tego. Co mamy? Mamy jakieś kurde itemy różne. Szczerze mówiąc, totemów co nie miara, straciłem mój hełmik, wbiłem masę levela. Nie widzę, żeby cokolwiek tutaj się jeszcze zadziało, słuchajcie. Wydaje mi się, że możemy odhaczyć ten dungeon jako za to, że przeszliśmy go, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że możemy to tak zaliczyć, bo na to wygląda nawet. Coś rzuciło we mnie podkom jakby przed chwilą, takie mam przynajmniej wrażenie. Ich zostało jeszcze oczywiście troszkę tutaj, no ale nie są to już jakieś mocne ani nic tego rodzaju. Pokonaliśmy dosyć sporą ich armię, jakby nie było. Więc wydaje mi się, że to można odhaczyć jako dungeon, który przeszedłem, słuchajcie. Więc no dajcie mi znać, jak wy uważacie przynajmniej. Ja się mega bawiłem na pewno przechodząc to. Myślę, że reputacji też zdobyliśmy całkiem sporo u villagerów. Więc przy kolejnej okazji handlu myślę, że coś w stylu Hero of the Village przynajmniej będzie działać. Więc będę na pewno odwiedzał wioskę w najbliższym czasie. Ja już oczywiście stąd się zbieram, bo chyba to było wszystko, co mogłem tutaj spotkać. Strzał na szczęście pozbierałem sobie dosyć spory zapas, co mnie cieszy, i po drugie jedzenia na lepszej formie. Będę musiał sobie gdzieś posegregować itemy, czy też nawet przenieść się do domku swojego. Więc ja w tym momencie będę się stąd zbierał i już będę kończył walkę z tymi wszystkimi przeciwnikami, gdyż już, ponieważ uważam, że to jest na tyle, słuchajcie. Dajcie mi znać, co możemy kolejnego zaatakować, bo pewnie znacie się na niektórych dungeonach stąd. Ja się teraz zbieram, słuchajcie, bo już godzinkę tutaj trwało wszystko. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapę w górę. No i co? Do zobaczenia w kolejnym Wieśkrafcie już niedługo. Także cześć.